Filmy dla dzieci kojarzą nam się jako produkcje rodzinne z przesłaniem, w których wszystko jest przesłodzone i cudowne, ale nie zawsze tak jest. A co by było, gdybym ci powiedział, że w tym filmie dla najmłodszych istnieje globalna sekta porywająca dzieci. Są tutaj zdeformowani ludzie, którzy wyglądają bardziej jak potwory. Jest mocna scena śmierci, a twórcy przemycili nawet wątki, przez które wiele feministek nie cierpi tej produkcji. O jaki film chodzi? O film, który oglądałem jako dziecko i naprawdę szczerze bałem się go jak ognia. Dlaczego tak bardzo mnie przerażał? Wspominałem już o zdeformowanych postaciach i to z pewnością niepokojąca sprawa, ale mnie w tym filmie przede wszystkim przerażała atmosfera, która sprawiała, że czasem obawiałem się wyjść z domu, bo bałem się, że zostanę porwany. Możecie powiedzieć, że byłem strachliwy. Może, ale powiem wam, że już od najmłodszych lat oglądałem wiele horrorów i większość z nich nie wpływała na mnie tak mocno jak ten jeden film. Ten jeden film będący połączeniem produkcji familijnej i horroru. Zaskakujące połączenie, przyznacie. O jaki film chodzi? Chodzi o produkcję, w której zagrała bardzo znana i świetna aktorka Angelica Houston. Domyślacie się, o jaki film chodzi? Chodzi o film o tytule Wiedźmy z 1990 roku. Oryginalny tytuł to Witches, choć w polskim tłumaczeniu spotkałem się też z tytułem Czarownice. Pokrótce opiszę wam, o czym jest ten film. Wiedźmy to historia babci i jej wnuczka. Babcia od najmłodszych lat opowiadała chłopcu historię czarownic, które mają żyć wśród nas. Pewnego dnia chłopiec przekonuje się, że historie jego babci nie były zwykłymi bajkami, a prawdziwe wiedźmy istnieją i zajmują się porywaniem dzieci. Okej, a więc tyle jeśli chodzi o fabułę, a teraz najważniejsze. Dlaczego film Wiedźmy jest tak bardzo przerażający? Przede wszystkim przez tytułowe postacie, czyli wiedźmy. Czarownice może nie kojarzą nam się dziś aż tak bardzo ze strachem, ale w tej produkcji są one naprawdę przerażające. Wszystko dlatego, że wiedźmy w tym filmie są niesamowicie realne. To nie są jakieś tam magiczne istoty w pelerynach i na miotle mieszkające gdzieś na Łysej Górze, ale z pozoru całkowicie zwykłe kobiety, często młode, atrakcyjne, które chodzą wśród nas, pracują, jedzą, płacą podatki, jednym słowem wydają się zwykłymi ludźmi. Taką wiedźmę możesz spotkać wszędzie. Wiedźma może być twoją sąsiadką albo kasjerką w sklepie. To właśnie jest najbardziej przerażające, że one mogą być wszędzie i wszędzie mogą obmyślać swoje chore plany, czy jak porwać i odebrać życie dziecku. I to jest kolejne, co przeraża, że takie w pewnym sensie wiedźmy przecież istnieją w rzeczywistości. Czy mało jest kryminalnych historii o porwaniach i zabójstwach? Przypomnę, że babcia głównego bohatera opisuje w filmie historię wiedźmy, która po prostu zaczaja się w zaułku na pewną dziewczynkę, by ją porwać. Nie używa do tego celu zaklęcia czy eliksiru, jak można by było przypuszczać. Po prostu z zaskoczenia zakrywa jej usta dłonią i porywa ją, wykorzystując siłę fizyczną. Oczywiście czarownice w tym filmie używają magii i czarów, ale stosują też bardziej ludzkie metody i to najbardziej przeraża. Ta rzeczywistość tych wiedźm niepokoi, bo przecież tacy porywacze istnieją w normalnym życiu. Istnieją ludzie, którzy porywają innych w celu zdobycia na przykład okupu, albo też po prostu z powodu swoich psychopatycznych celów. Tak robił choćby znany psychopata Jeffrey Dahmer, który podstępem zwabiał do swojego mieszkania ludzi, by pozbawić ich wolności, a potem odebrać im życie i rozczłonkować, a następnie robić im zdjęcia. Takich porywaczy w historii było mnóstwo i nigdy nie wiemy, czy taki psychopata nie stoi właśnie pod naszym domem i tylko czeka, aż wyjdziemy na spacer z psem. Ale to nie wszystko. bo wiedźmy w tym filmie są jeszcze bardziej realne niż nam się wydaje, bowiem w tej produkcji wiedźmy to nie są pojedyncze postacie, ale wielka grupa, wielka organizacja, która ma ogrom pieniędzy i potrafi działać bezkarnie, porywając dzieci. A czy na świecie nie ma organizacji przestępczych, które zajmują się na przykład porywaniem kobiet do agencji towarzyskich? I te organizacje posiadają ogromne możliwości i pieniądze, by ukrywać swój proceder. Czy nie ma na świecie organizacji, które porywają ludzi, by pobrać ich narządy? Przecież takie grupy jak ta wiedźm istnieją w rzeczywistości. Ale jest coś jeszcze. Na pewno oglądaliście choćby horror Oni żyją z 1988 roku, w którym główny bohater odkrywa, że światem rządzą istoty przypominające żywe trupy. Na co dzień te trupy wyglądają jak normalni ludzie, ale ich prawdziwą postać bohater widzi tylko przez specjalne okulary. Zdaniem wielu osób, zarówno film Wiedźmy, jak i horror Oni żyją, czy na przykład horror Dziecko Rozmery odnoszą się do niezwykle realnych rzeczy, do prawdziwych teorii konspiracyjnych, w które wiele osób wierzy, według których światem rządzi globalna sekta. Sekta ta zwie się Illuminati i ma swoją symbolikę, jak jedno oko, szachownica, piramida czy sowa, a teraz przyjrzy się wielu filmom, teledyskom czy artystom. Jak wielu piosenkarzy pozuje z wykorzystaniem symboliki jednego oka. Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna i mnóstwo innych. Zobacz też na przykład na amerykański dolar, gdzie znajduje się zarówno jedno oko, jak i piramida, ale i mała sowa dziwnie ukryta. Kim są istoty, które należą do Illuminati? Niektórzy twierdzą, że to zwykli ludzie, inni, że to kosmici, a niektórzy nawet uważają, że są to demony i sataniści, którzy chcą przywołać antychrysta. Oczywiście to wszystko to tylko pewna teoria, ale jednak grupy przestępcze mające ogromne wpływy i ogromne pieniądze i stojące ponad prawem i robiące rzeczy przerażające to już akurat fakt. A dlaczego jeszcze czarownice z filmu Wiedźmy są tak bardzo mroczne? Chodzi o czary. Magia może nie do końca kojarzy nam się jako coś strasznego, ale w filmie Wiedźmy z pewnością taka jest, bo czarownice używają zaklęć w najbardziej mroczny, ale bardzo psychopatyczny sposób. One nie zabijają kogoś poprzez magię, ale sprawiają, że dana osoba cierpi. Cierpi do końca życia przez ich zaklęcia. Na przykład w filmie pewna wiedźma porywa dziewczynkę i używa czarów, by zamknąć ją w świecie obrazów. W pewnej chwili nawet ta porwana dziewczynka pojawia się na obrazie wiszącym w domu swoich rodziców, przeżywających utratę córki. Pomyślcie sobie, jak bardzo jest to straszna sytuacja. Ta dziewczynka zamknięta w obrazie mogła tylko patrzeć na swoich rodziców, których nigdy już nie przytuli i nikt z nimi nawet nie porozmawia. Natomiast rodzice dziewczynki, co mogli pomyśleć, gdy nagle na obrazie pojawiła się ich zaginiona córka? W filmie Wiedźmy jest nawet straszna scena, w której ojciec szokowany wpatruje się w obraz, na którym nagle pojawiło się jego dziecko, które zniknęło bez śladu. Niestety nie wiemy, co dalej stało się z tymi rodzicami, ale spróbujmy to sobie wyobrazić. Przecież nikt tym rodzicom nie uwierzy, że na przykład sami z powodu traumy wynikającej z utraty córki nie narysowali zaginionego potomka na obrazie. Nikt nie uwierzy przecież, że w magiczny sposób na obrazie pojawiła się ich córka, która zniknęła. Co więc tacy rodzice mogą zrobić? Mogą na przykład z bezsilności zwariować. Mogą przez całe życie poszukiwać odpowiedzi, a kto wie, jeśli udało im się coś odkryć, może nawet wpadli na trop czarownic. Pytanie, jak to się dla nich skończyło? Odpowiedzi w filmie niestety nie znajdziemy. Dobrze, ale przejdźmy do następnego argumentu. Dlaczego postacie czarownic z filmu Wiedźmy są tak straszne? To chyba najbardziej oczywisty powód, czyli wygląd wiedźm. Wiedźmy są bowiem całkowicie łyse i mają okropne wrzody na łysej głowie, a zamiast palców u nóg mają kikuty. Paznokcie wiedźm natomiast przypominają bardziej szpony, a ich oczy są fioletowe. Niektóre z wiedźm muszą nosić nawet maski, bo właściwie w niczym nie przypominają ludzi. A co jeszcze, oprócz tytułowych postaci, przeraża w tym filmie? Wspominałem już o scenie śmierci. W tym filmie jest tylko jedna, ale na mnie, gdy byłem młodszy, naprawdę działała. Mowa o scenie, w której przywódczyni wiedźm zabija jedną z czarownic, wysyłając w jej stronę fioletowy promień. Przywódczyni wiedźm wpatruje się w swoją ofiarę psychopatycznym wzrokiem i wysyła w jej stronę promień, tym samym spalając kobietę na czarne resztki. Ta scena naprawdę się wyróżnia i choć nie ma tutaj flaków czy krwi, jak w innych horrorach, to naprawdę działa na wyobraźnię wystarczająco mocno, by zapisać się w pamięci u miliona dzieciaków, które do dziś wspominają film Wiedźmy z dzieciństwa. A czy zauważyliście, jak czarownice są przedstawione w tym filmie? Jako kobiety brzydkie, bez długich włosów, agresywne, nienawidzące dzieci i nie mające mężów. Przypomina wam coś opis takich kobiet? Czy to nie jest stereotypowa feministka? Zauważyliście to? Jest jeszcze jedna bardzo mroczna ciekawostka na koniec. Wiecie, że film Wiedźmy powstał na podstawie książki Roalda Dahla? A wiecie, że ten sam autor napisał też książkę Charlie i Fabryka Czekolady? A czy pamiętacie, w czym wiedźmy umieszczały truciznę zmieniającą dzieci w myszy? Właśnie w czekoladzie. Nie uwierzysz, że Cartoon Network wyemitował ten odcinek. Link do filmiku na ten temat w opisie.